Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. W poprzednim odcinku tuningowałem Honda NSX, fantastyczny samochód, którego jeszcze na pewno można sporo ulepszyć. Raczej, wiecie co, jak tak sobie nim jeżdżę, polecałbym go zrobić i spróbować na drift. Jak go zrobiłem na wyścig, nie żałuję, bo świetnie wygląda. Ale teraz musimy sobie dokończyć jedną rzecz. Musimy sobie pojechać do ucieczki i zrobić ostatnią ucieczkę bodajże moim chargerem. O chargerze troszeczkę zapomniałem. Nie wiem, czy on będzie odpowiednio skonfigurowany pod to tutaj. Dlatego musimy zmienić samochód. Musimy mieć dosyć mocne staty na chargerze. 180, o aha. Tu musimy jeszcze jedną rzecz zrobić w chargerku, zmienić te okropne tylne felgi. Tak zainstalowałem, bo chciałem zobaczyć, jak to mniej więcej będzie wyglądać, ale wygląda to źle. Ramirez stracił przykrywkę, żeby cię wciągnąć na listę. Teraz pora to wykorzystać. Zaraz, nawet nie wiem, jak masz na imię. Jestem pośredniczką. Niewiele mi to... Aha, to sobie patrzyliśmy już w ostatnim odcinku. Spróbujemy teraz ogarnąć temat. Ja troszeczkę sobie tego chargera... Włóż się nim, dotrzesz na miejsce. Daj spokój. Nie ma szans, żeby to przeszło. Ramirez załatwił ci niezawodną tożsamość. Ludzie nie widzą tego, czego nie szukają, Miller. Uwierz mi. No tutaj warto by było sobie... Nowy kierowca? Gdzie jesteś? Prawie na miejscu. Słuchaj, cały czas bądź cicho i nie rób niczego głupiego. Zrozumiano? Głupiego? Kto ja? Ej, nie wiem czemu ten GPS sprowadził nas jakby naokoło. Spoko. Nie wiem czy dobrze mu ustawiony samochód. Powinienem go dać bardziej na taranowanie. Z tego co pamiętam będziemy mieli tutaj trochę taranowania. Przyszła sobie Navarro i musimy ją przewieźć. Navarro. Ta. Wóz właśnie dotarł. Ej ty, nie mam chwili do stracenia. Jazda. Dobra. Grzejemy. Ja go sobie troszeczkę ulepszyłem, no ale nie wiem, czy dam radę. Zobaczymy. Dokąd mam najpierw pojechać? Obojętne. Tylko jedź. Więc musimy się odrobinę pośpieszyć. Tutaj chyba... A nie, czy czekajcie. Czy my się znamy? Nie, zapamiętałabym. Umiesz trzymać pudzie na płytkę? Dobrze. Okej. Okay. I bierzemy. 23 sekundy mi tam chyba zostały. Mam nadzieję, że to wszystko. Ciążliwi się. Powinien dostać bonus. Następny przystanek. Mały ten bonus. Zobaczmy sobie na mapkę. Musimy to szybko ogarnąć. Teraz w lewo. Jedziemy. I gaz. Navarro. Jak idzie z Morganem? Skup się na kasynach. Ja się zajmę ulicami. Skupię się na tym, na czym powinienem. Nie waż mi się rozkazywać. Oczywiście. Przepraszam. Okej, okay, 23 sekundy. Teraz muszę ogarnąć zjazd dobry. Pamiętam, że tu trzeba na autostradę wjechać. Skyhammer rusza. Dobra, uwaga. I teraz tak. Muszę tu dojechać prawdopodobnie. Nie mogę sobie wyznaczyć celu. Dobra, musimy wycofać. Pojechać w prawo. Potem tutaj na tym dziwnym skrzyżowaniu. Zrobione. Następny. No to nie jest takie łatwe. 33 sekundy do następnego celu mamy. Musimy zjechać na ten taki, nie wiem co to jest, to wiadukt? Cholera. Ojej, to nie tu. Cieć! Fuck! Zahaczyło się o nie wiem co. 18 sekund. Ja pierdzielę. To jest... Dam radę to dojechać. Ale nie teraz. Muszę to znowu powtórzyć. Ja nie mogę. Czemu marnujesz mój czas? Jazda, dalej! Zamknij się! 5 sekund. Kurde, 2 sekundy, jak tu? Muszę to lepiej ogarnąć. Nie, no to jest jedyna chyba droga. Chyba, że jest jakaś na skróty, no trzeba dobrze mapkę znać. No bo tak, startujemy stąd. I jednak mogłem pojechać do przodu i dopiero tu zjechać na ten wiadukt, ale to i tak za mało czasu jest. Trzeba sobie to jakoś inaczej rozplanować czy coś. Dobra, skończę tą misję i... kurde, to jest bardzo trudne. Dobra, nieważne. Skupić karty zaraz tam. Czekaj. Jeszcze nie skończyłem. Dobra, wiem już. Zaraz rozpoczniemy ponownie. Tutaj muszę ogarnąć. Tylko muszę być w tym miejscu. O, świetnie. Jestem w tym miejscu. I teraz tak. Wzmocnienie podwozia lekkie. Czułość kierownicy. No lekkie to jest.
Najlepsze przyspieszenie, jakie mogę mieć. Czułość kierownicy wysoka. Jest dobrze. Dobra, to mamy. Ale teraz ogarnijmy sobie, czy mamy tu jakąś możliwość zrobienia skrótu, czy czegoś takiego. Tak, bo to jest na tym takim tu osiedlu jakimś takim. I zobaczcie, musimy zajechać na takie zadupie, do którego praktycznie nie ma żadnego skrótu. I tu trzeba sporo się zatrzymywać. Jest bardzo mało czasu. Ja muszę dosyć mocno ten samochód ulepszyć. Mamy jakąś strefę driftu hardkorową. W dodatku samochodem ucieczkowym nie za bardzo się driftuje. Nie będziemy tego robić. Chodźmy sobie teraz do salonu, do warsztatu i spróbujmy zakupić jakieś części. Może coś tu będzie ciekawego dla ludzka. Nie wiem, kart chyba żadnych nie mam, bo wykorzystałem w poprzednim odcinku, ale może dostałem jakieś nagrody. Czekajcie, to tutaj. Dostawy. Chyba nie, chyba żadnej nie mam. No nie mam. Też nic nie mam. Jakieś pakiety tu można tu kupować, ale dajcie sobie z tym spokój. No nie, będzie się teraz rozpoczynać. No Boże! Nie mam czasu. Nie mam czasu. Tutaj ważne rzeczy się dzieją. Okej, zobaczmy. Patrzcie, tu wybieram dwie części i nic się nie dzieje z tym samochodem. Co ja tu w ogóle mam? Więc przydałoby się głowicę kupić. Głowicę mamy tu jakąś, ale zmniejsza nam się pojemność nitra, co mi się wcale nie podoba. Tu mamy lepsze przyspieszenie i to sporo lepsze, ale znowu kosztem nitra. To też mi się bardzo nie podoba. Głowica. No, tak średnio bym powiedział. No ale dobrze, weźmy sobie lepsze przyspieszenie. I teraz sprawdźmy jeszcze, co mamy tu słabe. Mamy układ wydechowy słaby. No i jeśli chodzi o układ wydechowy, to my tu nie mamy nic. A nie, mamy to. Kurde, ale znowu pojemność nitro nam się zmniejsza i to sporo. I moc nitro także. Więc ja bym sobie z tym na razie dał spokój. No i jeszcze blok silnika i głowicę. To ma głowicę już mamy. Blok, zobaczmy. Bloku chyba nie mamy. Mamy, ale piąty poziom i niewiele to nam daje. Prawdę mówiąc, nic nam nie daje. No na razie nie mamy części tu, żeby coś ogarnąć. No i tutaj jest właśnie taki troszeczkę niefajna sprawa z tym. Dlatego, że żeby przejść dalej, jest to bardzo trudne teraz ukończyć te zawody. I żeby przejść dalej, muszę powtarzać te zawody, które robiłem wcześniej, a w wypadku tych ucieczek one są takie dosyć przynudnawe, wiecie? Nie wiem, no do mnie one tak troszeczkę nie trafiają. Jeśli to by były drifty, kurde, drifty mogę jeździć dzień i noc, tak? Ale jeśli chodzi o te ucieczki, no to tak średnio. W dodatku, jeśli wygrywamy jakieś części, to mamy te części tylko do jednego samochodu. Tu mam taki pakiet części, ale jeśli wezmę sobie... Co ja tutaj jeszcze mam takiego? No nie wiem, jakiś inny samochód, tak? No to w tym samochodzie, tutaj w warsztacie, będę miał inne części do podmiany, powiedzmy. Tak? Tutaj mam tylko te części, które sobie kiedyś wysłałem. Nie? Mogę sprzedać przedmiot, na przykład to. A czekajcie, a wymień? O, patrzcie. To jest całkiem fajna sprawa, bo teraz tak, wymienimy sobie na żeton, cyk. A, widzicie, tutaj jeszcze jest ciekawa opcja, możemy sobie kliknąć, wymienić na żeton, cyk, na jeden żeton, jedna część to jeden żeton. A, to jeszcze nie jest tak źle, bo zobaczcie, troszeczkę tych żetonów możemy sobie pofarmić. A właśnie, i jeszcze możemy sobie, pyk, zobaczcie, już mam 9 żetonów, dobrze. To teraz, zobaczcie, pokażę wam fajną rzecz. W samochodzie driftowym, bo bardzo dużo driftowałem, mam zajebiście dużo części tych pobocznych, które są słabsze, ale każdą z tych części mogę wymienić na jeden żeton. Uwaga. I cyk, patrzcie, tutaj, bo ja cały czas driftowałem i z każdego wyścigu dostawałem jakąś tam część. Więc cyk, pyk. No dosyć szybko się to sprzedaje i będę miał sporo żetonów z tego. Tak, tutaj mówię, no bardzo dużo jeździłem, bardzo dużo driftowałem tym Nissanem, a części mam tu już na tyle dobre w nim, że widzicie. No i widzicie też przy okazji, że tych części nie mam w innym samochodzie, nie? Więc wygrywamy części, które możemy używać tylko w jednym aucie. To jest trochę słabe, co? Bo tak to by było chyba trochę za łatwo, nie? Tak. Że wygrywamy w jednym samochodzie części klasy 11 i nagle w drugim możemy sobie to wykorzystać bez problemu. Patrzcie, tutaj mam. No będzie sporo żetonów, więc w ten sposób też możemy wykorzystać sobie
jedną klasę do ulepszania drugiej klasy. W tym wypadku jest to klasa ucieczkowa i przez te żetony mogę sobie ulepszyć mój samochodzik. Pyk, 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 pyk. No i driftowozem mogę bez przerwy śmigać, więc tu nie ma problemu, sobie tam na farmie dużo tego dziadostwa. Tutaj możemy sprzedać jeszcze jakieś auto. Ja bym chciał, no tam jeden jest do sprzedania, ale na razie nie sprzedajemy. Czy tutaj coś było? Pyk, nawet tu mamy jakieś części, zobaczcie. Także ja tego nie wymieniałem sobie na żetony, a widzę, że chyba lepiej od razu wymieniać na te żetony i potem... I zobaczcie, już mam 44 żetony z tego tytułu, że po prostu sobie wymieniam te rzeczy, nie? I zaraz sobie wejdziemy do samochodu ucieczkowego, w tym przypadku Dodge'a Chargera. Właściwie już nawet możemy, o ile nie poszedł do magazynu, ok. Weźmiemy sobie mojego Dodge'a. Pyku pyk. Ucieczka i proszę. Wbijamy do Dodge'a, wbijamy do warsztatu. Aha, tutaj jeszcze bardzo ważna sprawa. Modyfikacja wyglądu. Ja sobie ten samochód przerobiłem bez was troszeczkę, ale tutaj mamy kilka modyfikacji, które tak niespecjalnie pasują do Chargera. Ja sobie zainstalowałem taki błotnik. Jego tu słabo widać troszeczkę. Jakbyśmy sobie może widok zmienili. Tak on jest, o, może tutaj tak trochę widać, nie? Tak wygląda standardowy, a tak wygląda ten zmieniony. Także możemy sobie dać też takie poszerzenie, ale wiecie co, nie wiem, jakoś w tym maslkarze mi nie, to nie pasuje. Może jeszcze to by jako tak opasowało, ale wolę sobie mieć taki... A, czekajcie, który to jest? Ten jest mój, wolę sobie mieć taki ten błotnik. Nie wiem, jakoś tak mi bardziej pasuje do tej drezyny. Chociaż z drugiej strony, jak tak patrzę teraz od tyłu i tak od góry, to to koło jest takie strasznie schowane w tym samochodzie, nie? Jednak chciałoby się mieć taki. Dobra. Dajmy, to jest okrągły? Nie, to nie jest okrągły, ja chcę ten okrągły. Okej, okay, dajmy sobie ten okrągły. No i samochód jest podwyższony na maksa. No i musimy zmienić jeszcze felgę. Na jakąś inną. Weźmy sobie widok, zmienimy. Okej. Okay. Z przodu jest taka. Z tyłu dam, nie wiem jaką, może też taką samą, albo jakąś taką zabudowaną. Ale na pewno będzie koła, znaczy opona będzie miała większy kurde, jak to się mówi, profil, nie prześwit, Boże. Co my tutaj, już się nam kończą felgi, chyba za daleko poleciałem. Chodź tu felga. Nie chcę tej wybierać właśnie. Chciałbym taką samą. Ale ta też może być. Dajmy sobie tylko mniejszy rozmiar. To jest rozmiar. Aha, to już jest najmniejszy. Dobra, to dla mnie to jest dosyć spory rozmiar tej felgi. O, i dajmy sobie kolor czerwony. O, shit, ale super wygląda. Czekajcie, wezmę jeszcze cyk. Okej, zobaczmy. No i z przodu sobie wymienimy też kolorek standardowy na czarny. Huhuhu. No i wygląda teraz ładnie. Tylko nie wiem, dlaczego mam ten samochód w kolorze fioletowym. Ja myślałem, że mam czarny. A tu się coś tak, nie wiem. Dobra, weźmy sobie... Aha, właśnie, tutaj mogę sobie pobrać też z innego samochodu malowania, na ten samochód bezpośrednio. To jest akurat z mojej Hondy NSX, bardzo fajne malowanko. A mogę sobie pobrać też z samochodu driftowego, jeśli bym chciał, malowanko. Nie wiem, z Hondy NSX chyba lepiej pasuje tutaj, co? A mogę sobie też pobrać stworzone przez graczy malowanka do tego autka. Tutaj są różne. To jest chyba z jakiegoś serialu malowania albo coś takiego. Nie kojarzę dokładnie jak to, ale dosyć popularne to malowanie jest na Dodge'u. Patrzcie, to jest klasyk. To jest klasyk. Musimy to zainstalować. Noise bomb. Ten czerwony pasek z tyłu. Elegancko. Wszyscy taki, w takim ciemnym motywie robię raczej tego Chargera, ale to będzie pasować mi fantastycznie do felg. Dobrze, i mamy teraz żetony. Spróbujmy tak ulepszyć tego Chargera, aby wygranie tej ostatniej ucieczki nie było żadnym problemem. Ej, musicie przyznać, teraz to wygląda dobrze. W końcu. Wow.
No i dobra, przyznam się, przednie poszerzone koła też wyglądają teraz lepiej, bo tamte były takie rzeczywiście tak schowane troszeczkę za bardzo. No i jeśli chodzi o obniżenie, to samochód nie jest obniżony, jest wysoki i mi się taki podoba. Niech tak zostanie. A teraz chodźmy do salonu z częściami. Chodźmy od razu do miasta, żeby być bliżej. Pyk. I zrobimy tu zaraz niezłą rozpierduchę, bo porobimy sobie tak auto, że normalnie wszystkim kopary opadną. To wam mogę tylko zagwarantować. Pyk. I bierzemy tak. W tym samochodzie dla mnie ważne jest, żeby było dobre nitro. Więc losujemy coś na nitro. Zobaczymy, co mi się polosuje. Czuję, że to będzie dobra część. Outlap. Ok? I mamy prędkość i nitro. To jest bardzo dobra rzecz. Losujemy dalej. Pod nitro, czy dajmy jeszcze pod nitro jeszcze raz. I potem damy pod przyspieszenie. Moc silnika 600 koni mechanicznych. Americana nitro. Zobaczmy. No, przyspieszenie trochę gorsze. Nie, to wymienimy sobie. Chociaż część jest, nie no, część jest dobra, kurde, dużo lepsze niż to, co mieliśmy. Dajmy sobie teraz coś na przyspieszenie, bo przyspieszenie nam spadło przez tą część. Uwaga, uwaga, uwaga. Blok. Bloku chyba jeszcze nie losowaliśmy. Proszę bardzo, przyspieszenie. Kosztem nitro. No dobra, zaraz sobie posujemy jeszcze raz coś na nitro. Teraz dajmy coś na prędkość. Już mamy 213. Czyli więcej niż potrzebuje ta ostatnia misja, teoretycznie. Ale tam czy... Uuu, shit, patrzcie, tu konkretna część. Teraz nam się nitro jeszcze bardziej zmniejszyło. No i tak właśnie, kurczę, nie wiem, nie podoba mi się to. Teraz dajmy sobie na nitro. Jakieś ulepszenie. O kurde. Uwaga, uwaga, uwaga. O, tego chyba jeszcze nie wylosowaliśmy. Jest na nitro coś. No i nie, koleżko. To wymieniamy, musimy losować coś innego na nitro. Tam mieliśmy dobrą część na przyspieszenie i prędkość. Nie możemy tego zmienić. Skrzynia biegów. Chyba, shit, nie, to chyba musimy wymienić, zobaczcie. Niezły drop. Tylko, że hamulce będę miał słabe. Ale ten dropik był fajny. Jeszcze coś na nitro dawajmy. Przyspieszenie i nitro, najlepsza możliwość, jaka tutaj mogła mi wpaść. Głowica, to chyba było już, tak? Zobaczmy. No nie, tutaj możemy sobie spokojnie to zainstalować, dużo lepsza część. No i dajmy jeszcze coś na przyspieszenie, zobaczymy, co nam się poda. Ale chyba już wszystkie możliwe kombinacje miałem. ECU chyba już było, nie? Komputer. Shit, ale dropło! No nie, no to warto zainstalować. Dajmy jeszcze raz coś na przyspieszenie. No teraz już się losują jakieś lepsze części z 10 poziomu. Dobrze, podoba mi się to, tylko że ja mam tu bardzo słabe hamulce w tym aucie. A co tam hamulce? Prędkość, nie, tego to nie możemy zainstalować. To też znowu ECU nam się wylosowało. Jeszcze losujemy tutaj zajebiste części i zaraz skończymy z tym pojedynkiem na spokojnie. Głowica chyba już była. 6 poziom, słabizna. Nie, coś ty odpada. Dawaj, przyspieszonko. 18 tiketów mi jeszcze zostało. Zaraz tak furę porobię, że normalnie wam kopary opadną. Tak słabo trochę. Nie, no co ty mi tutaj dajesz? Dawaj, gra, coś. Ostatnie losowanie i jedziemy. Powinno już się udać, mamy znacznie ulepszony samochód. Układ, tutaj chyba dropnęliśmy coś dobrego. Shit! Nie, no to będzie dobre. Tylko, że znowu nitro nam spadnie. No dobra, spróbuję bez tego i spróbuję. Spróbuję mieć nitro. Stary, to jest uzależniające, to jest jak jakaś ruletka, nie możesz się odczepić od tego. O, skrzynia biegu, karbon. Nitro, prędkość, całkiem nieźle, ale... No właśnie, a nie, tu wszystko na plus jest. Tylko czaso tu jeszcze nam się zwiększy. Czemu? Nie wiem, ale podoba mi się to. Niech będzie. Jeszcze na nitro coś. O, już mamy 3 karbony i dostaliśmy za coś bonus, więc chyba skończymy z tym losowaniem na teraz. ECU znowu? Serio? Tutaj mam coś dobrego na ECU. Nie, to tego nie będziemy tutaj instalować. Chociaż część jest wyższa klasą, ale walić to. Nie. Już mamy 3 razy karbon. Na co była premia z karbonem? Zaraz zobaczymy. Układ to też było przecież. Wszystko już było. No tutaj troszeczkę się zastanawiam. Nie. Tego też nie możemy mieć. Wyślemy do... albo wymienimy na ten, na żeton. Dobra.
Obiecałem, jedziemy. Ja nie mam tu hamulców w tym samochodzie teraz. Ale po co nam w takim aucie hamulce? Kurde, my tu mamy teranować rzeczy. Dobrze, polosowaliśmy. No samochód jest kozak, powinien teraz wymiatać. Bez problemu rozwalić wszystkich na kawałeczki. Powinien super przyspieszać. Powinien mieć super mocne nitro. Czyli takie bardzo mocne. No dobra, hamowanie i skręcanie będzie chyba słabe tutaj. Ale czy jest na pewno szybszy? Czy to czuć? Zobaczymy. Na pewno muszę wam powiedzieć, że dziwnie teraz jest. Aha, miałem sprawdzić jeszcze, do czego te części karbonowe mają bonus. Nie, teraz nalejcie sobie, jedziemy 270 km na zawsze godzinę. Zawsze jestem tylko... spięta, jak jeżdżę przez Lakeside. Dosyć dużo tu pracowałem. Okej. Okay. Jedziemy sobie. Więc może być teraz trudniej robić chyba drift czy coś takiego? Nie mam pojęcia, na co tak hamulce negatywnie wpływają. No, wiadomo, na hamowanie, tak? Tylko jak to się ma do jazdy później? No tutaj musimy dość dokładnie jeździć, trzeba tam wymijać różne miejsca. O, okej. Posłuchajcie głosu ulicy. Mówi opiekunka. Nie mam głosu, nie mam czasu na głos ulicy. Mamy znacznie ulepszony samochód, ale tak naprawdę znacznie. Jak teraz nam się nie uda, to nie wiem co zrobić. Ramirez stracił przykrywkę, żeby cię wciągnąć na listę. Dobrze, wiem już teraz o tym. Jedziemy. Ciężka misja, trzeba przyznać, że naprawdę jest ciężka. Myślę, że tutaj... samochodu masz przebranie. Włóż się nim do trzech na miejscu. Myślę, że tutaj kluczem do zwycięstwa jest... Nie ma szans, jest... żeby to przeszło. Ramirez załatwił ci niezawodną tożsamość. Ubranie sobie jakiejś strategii, jakiejś trasy. Może zajmijmy się najpierw tymi najgorszymi punktami, skrajnymi. Nowy kierowca? Gdzie jesteś? Prawie na miejscu. I potem zrobimy resztę te dwa punkty, które są łatwiejsze. Zrozumiano? Głupiego? Kto ja? Okej. Auto jest szybsze, dużo. Dobra, weźmiemy to wyzwanie. Może się coś tam uniknie. Chodź Narvaro. Narvaro. Ta. Wóz właśnie dotarł. Ej, ty, Narvaro. Nie mam chwili do stracenia. Jazda. Jazda. Dobrze, jazda. Jedziemy, jazda. Okej, okay. Więc to jest naprawdę trudna misja i myślę, że teraz pojedziemy sobie, zamiast jechać tutaj w miasto, to pojedziemy sobie od razu w prawą stronę. Tego nie robiłem wcześniej. Dokąd mam najpierw pojechać? Obojętne, tylko jedź. Siedź. Jak tu zjechać na to działostwo? Jak to pomylone tutaj jest. Chyba tu. Czy my się znamy? Nie, zapamiętałabym. Umiesz trzymać buzię na kłódkę? Dobrze. Okej, okay. Jest strefa. Wow, jakie auto. Za pustynię. Będzie wiedzieć, o co chodzi. Okej, okay. Teraz... w prawo. Następny przystanek. Jedziemy. Wszyscy opłaceni. A tobie jak idzie? To już załatwione. Możemy działać. Dobrze, zajmijcie się tym. Tak jest. Okej, okay, 22 sekundy. Policja? Nice. Mam tutaj wczesną premię świąteczną. Upewnij się, że dotrze do twojego... Dobra. Teraz tutaj najgorsza rzecz. Jak się stąd szybko wydostać w to miejsce? Czy tu jest jakiś skok albo coś takiego? No nie, bo tutaj mamy... Chyba, żebyśmy wjechali na tą autostradę jakoś. Ale nie ma tutaj przejazdu jako takiego. Szefa. Kurde. Pan otwarty na propozycję dostał swoje. Inna sprawa, że dalej nie złapali Morgana i jego ekipy. Złapią ich. Nie... Dobra, zobaczmy. Złapią. Tu. Nie bez pomocy. Jak stoimy ze Skyhammerem? Jest w drodze. Kilka się sekund. Nie wiem, że tutaj musi być jakiś skrót albo coś. Dobra, 13 sekund. 10 sekund. 7. Jak to zrobić? Masakra. What? O, no co jest? Shit.
No mam już dobrze, to jest kwestia teraz strategii w takim razie. Coś robię źle. Na pewno dobrze, że pojechałem sobie tutaj, gdzie pojechałem na początek, bo zrobiłem te najtrudniejsze punkty. Ale znowu teraz te drugie punkty są najtrudniejsze. Oh my god. Navarro. Ta. Wóz właśnie dotarł. Ej, ty, nie mam chwili do... Dobra, mam to gdzieś. Tak, tutaj. Czekajcie, jest. Jest dobra trasa. Więc tak. Jedziemy tu, ten punkt, tu, potem wracamy się, jedziemy tu, jesteśmy od razu przy tym punkcie, tu dostajemy premię czasową i grzejemy do tego. To jest najlepsza ścieżka. Obojętne, tylko jedź. Tak, to się powinno udać. Gaz. Nie, zapamiętałabym. Kuźwa, no! Dobrze. Nie wierzę w to, zagapiłem się na ten cel zasrany. 6 sekund straciłem. Już spięte poślady. Jest trudno, naprawdę. Okej. Okay. Za pustynię. Będzie wiedzieć, o co chodzi. Następny przystanek. Jedziemy. Wszyscy opłaceni. Okay. A tobie jak idzie? To już załatwione. Możemy działać. Dobrze. Zajmijcie się tym. Tak jest. Okej. Mamy. Ciekawe, ile tego bonusu dostaję. 30 sekund jakoś? Mam tutaj wczesną premię świąteczną. Upewnij się, że dotrze do twojego szefa. Nie dostaję. Zrobione. Następny. Jakoś mniej chyba nawet. Pan otwarty na propozycję dostał swoje. Inna sprawa, że dalej nie złapali Morgana i jego ekipy. Złapią ich. Nie złapią. Nie bez pomocy. Okay, jak stoimy ze Skyhammerem? Powinno się udać. Kurwa, było blisko. Czemu marnujesz mój czas? Jazda, dalej! Zamknij papę. Mam nadzieję, że to wszystko. Wciąż mi wisisz za ostatni raz. Jeszcze jeden przystanek. Dawaj. 20 sekund. Navarro. Jak idzie z Morganem? Skup się na kasynach. Ja się zajmę ulicami. Skupię się na tym, na czym powinienem. 9. Nie waż mi... Czyli odpowiednia strategia tu wygrała. Było trudno. Wydaj rozkaz. Skyhammer rusza. Shit. To już wszystko. A, i dzięki. O, jaka dobra. Nie udało się zaliczyć celu, walę to. Zero, nawet nikogo nie... Spoko, mam to gdzieś. Straciłem tylko 700 dolców. Elo. Zrobiłem bardzo trudne wyzwanie, to było trudne, naprawdę. Fuh, ale poszło. Zobaczmy, co wygrałem. Jakiś śmieć. Nie potrzebuję tego do mojej fury. Wymieniamy sobie na żeton. Kurde, ej, to było trudne, naprawdę. Dobra, jedź na miejsce. Ostatni cel i będziesz mieć to z głowy. Hej, ten kierowca. Mówiłeś, że gdzie ją znalazłeś? Nie pamiętam. A co? Znam ją. Ściga się na ulicach? Chyba nie. Trzyma się zawodu. Cóż, szybka i siedzi cicho. Rzadka kombinacja. Prawda. Trzymaj ją na liście. O. Czy mi się wydaje, że się koła nie kręciły? Widzimy się. Żebyś wiedziała. Hi. Czyli co? Jesteśmy wtyką. W ekipie Navarro. Mamy nowe fury. O. Mercedes A45. Fantastycznie brzmi Mercedes. Tutaj mamy Audice, S5, no tak 3x10, BMW, ja czekam na jedne BMW, nie jest to M2, nie jest to nawet E46, chyba to jest M4, której jeszcze nie odblokuję. Nowe wskazówki co do wraku. Navarro coś knuje. Jasne, że tak. Nie wiem, co to jest, ale gliny w tym siedzą. I wspomniała o czymś, co nazywają Skyhammer. Za ile sznurków pociąga ta babka? Nieważne. Nie zatrzyma nas. Swoją drogą, jak się tego dowiedziałaś? Woziłam ją po mieście, jak opłacała swoich pachołków. Wiesz, babskie sprawy. Że co? Po prostu miejcie się na baczności, okej? Okay? Zgadamy się. Nie wiem, czemu robię próbę driftową tym samym. Miller. Dzięki Bogu, że odebrałaś. Musisz mi pomóc. Jimmy? O. To naprawdę kiepski moment. A poza tym nie stać cię na mnie. Proszę!
kwestia życia i śmierci. Dobra, wyślij mi adres. Przez ciebie robię się miękka, Ty. Gdzie? Tutaj coś jest. Zajedźmy sobie i zobaczmy, o co chodzi. Kurde, 255 tysięcy już, masakra. Czekajcie, bo mi się coś wydaje, że ta muzyka jest za cicho albo coś. Nie wiem, czy ja ją wyłączyłem, czy jak. Kino domowe, muzyka. Mowy, muzyki. Dajmy ją sobie głośniej. Czy ja ją może ja ją wyłączyłem? Coś tam gra. Ale patrzymy sobie, jak chcecie na Spotify, możecie sobie ogarnąć całą playlistę z Need for Speed'a. Po prostu piszcie sobie Need for Speed Payback na Spotify i wam wyskoczą te nutki. I powiem szczerze, jakoś mnie specjalnie nie porwała ta muzyka w tej grze. Kilka kawałków może... No jest kilka fajnych, ale... Zaraz. Zmień samochód na jaki? Ha, No dobra, to zrobimy sobie już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.